Hej, Wirgliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy Wy. Tak, The Legend of Zelda na Nintendo Entertainment System. Jest to właśnie gra, o której mówiłem w filmiku z okazji moich 4 urodzin. Jest to wersja polska, co jest trochę głupkowata, ale taką właśnie ściągnąłem kiedyś z internetu. Wiele lat temu książę ciemności Ganon ukradł jeden z Triforce'ów z mocą. Księżna Zelda miała jeden Triforce z mądrością. Podzieliła go na 8 części, zanim Ganon jej nie pochwycił. Znajdź te 8 części, Link, i uratuj ją. Tutaj mamy spis wszystkich skarbów. Z takich ciekawszych tłumaczeń to mamy zbiornik serca, rusałkę, rupia i... Okej, na razie wszystko jest w porządku. Lampę! Niebieska lampa i czerwona lampa. To powinna być świeczka, ale to nie jest jeszcze najlepsze. Najlepszy jest zapis. Osoba to tłumacząca powinna wiedzieć, że recorder oznacza również flet podłużny. Najwidoczniej jednak tego nie wiedziała i wyszedł taki babol. Naprawdę, tylko i wyłącznie osoby znające się na angielskim powinny brać się za tłumaczenie angielskiego na polski. To jest okropne. To, co tutaj widzieliście, jest okropne. Ale w tej grze jest na tyle mało tekstu, że nie powinno to nikomu przeszkadzać. Mi na pewno również nie. Tak nazwałem moją postać. Jednak przejdziemy szybciutko w tryb kasowania. I tą postać nazwiemy tak, jak nazywać się powinna. Czyli... W-I-R-I-G. Bez tego I. Bo po prostu chciałem zaznaczyć, że zostało jeszcze G, więc powiedziałem I. Tak czy inaczej, jeżeli nie wierzycie, że sporo osób prosiło o grę The Legend of Zelda, to uwierzcie, naprawdę wielokrotnie różni ludzie pytali się mnie, czy nie nakręciłbym przypadkiem serii Zagrajmy w z The Legend of Zelda na NES-a, czy też na Pegasusa. Stwierdziłem, w sumie czemu nie? Nie do końca to rozumiem, ponieważ The Legend of Zelda wcale nie jest aż taką dobrą grą, przynajmniej nie ta na NES-a. Ale skoro chcecie... Przeszedłem ją w przeszłości po to, że... O, tutaj mamy rusałkę, która odnawia nam wszystkie punkty życia. Jeśli chcecie, no w porządku, ale... Jest mnóstwo lepszych gier. Jest mnóstwo również lepszych przygodówek na NES-a. W sumie znam jedną. Ja dobra, znam ich kilka i są naprawdę o wiele lepsze od Zeldy. Zelda nie zastarzała się zbyt dobrze. Tak czy inaczej. Tutaj podniosłem 5 rupii, które są niebieskie. Jedna rupia natomiast, będę używał tłumaczenia polskiego przy niektórych z tych nazw, ponieważ nie wiem, jak powinno się je odmieniać. Jedna rupia się świeci. Zawsze zdawało mi się, że powinno być odwrotnie, że to kryształ o większej wartości, ponieważ rupie w tej grze pełnią formę waluty. Właśnie rupia o większej wartości powinna się świecić, ponieważ to świecenie właśnie przykuwa uwagę. Tak czy inaczej, przyszedłem tutaj w konkretnym celu. Otóż, widzicie, zarówno z niebieskich moblinów, czyli tych orków, jak i niebieskich oktoroków, czyli tych ośmiorniczek, mogą wypaść bomby, które są mi w tej chwili potrzebne bardziej niż cokolwiek innego. I słów kilka o tym, co może robić nasz główny bohater, czyli czyli Link. Przepraszam. Link jest leworęczny i lewą ręką potrafi machać swoim cudownym drewnianym mieczem, który dostał od staruszka w jaskini. Ponieważ niebezpiecznie jest iść samemu, znacznie lepiej jest iść samemu gdzieś z mieczem. Link również wyposażony jest w drewnianą tarczę, która jest w stanie odbijać kamienie oktoroków i włócznie moblinów. Oczywiście kamienie i włócznie możemy odbijać wyłącznie, kiedy jesteśmy zwróceni do adwersarza przodem, ponieważ nie nosimy tarczy na plecach. Powinno być to oczywiste. Dla tych z was, dla których to oczywiste nie było, jest mi bardzo przykro, ale wszystko wyjaśniłem. Widzicie, system walki w grze naprawdę mógłby być lepszy, ponieważ czasami przeciwnik przez nas uderzony jest odpychany do tyłu i tak powinno być. Czasami jednak to się nie dzieje z jakiegoś dziwnego powodu.
Na szczęście w grze mamy nieograniczoną liczbę żyć, co mi bardzo odpowiada, ponieważ może nie wychodzić mi to i owo, a tak czy siak będę w stanie dalej grać. Niezliczona ilość kontynuacji jest to, co tygryski lubią najbardziej. Na razie jesteśmy wyposażeni wyłącznie w drewniany miecz i drewniane miecze mają to do siebie, że są kijowe. Łapiecie? Kijowe! Jak tu się można ze mną nudzić, mi to nigdy się nie udało. W porządku. Tutaj mamy te dziwne pająki. Widzicie, znam... Pamiętam nazwy niektórych stworków, ale na pewno nie wszystkich. I niektóre stworki możemy wyeliminować za jednym uderzeniem naszego drewnianego kijowego miecza. To będzie tytuł odcinka. Jeśli żart jest na tyle dobry, że sam się z niego śmieję, to nie ma bata, żebym tak nie zatytułował odcinka. Jeżeli uda nam się naszym... Znaczy, możemy naszym mieczem wyeliminować takiego czerwonego oktoroka na przykład jednym uderzeniem, ale już niebieskie oktoroki są silniejsze. I w końcu mamy bombę nareszcie. Czasem wypada z pierwszego niebieskiego przeciwnika, a czasami trzeba czekać wieki. Tak jak miało to miejsce chociażby w moim przypadku. Aha, w porządku. Dziwnie miałem zamapowane klawisze. Teraz już wszystko wiem. I w tej grze jest mnóstwo sekretów. Tutaj mamy staruszka, który oferuje nam serduszko albo flakonik. Napoju nigdy od tych staruszków nie bierzcie, ponieważ serduszka powiększą waszą maksymalną pulę zdrowia o jedno. Natomiast napój może wam odnowić wszystkie punkty życia, ale z racji tego, że mamy nieograniczoną ilość szans, nie jest to wcale wymagane. Jak również flakoników można mieć tylko jeden na raz i można je zakupić w sklepach. A serduszek nie można w sklepach zakupić, więc one są o tyle cenniejsze. Możemy tutaj również zagrać w grę o pieniądze, płacąc 10 rupii i przegrać 40. Hurra! Interes życia! Na szczęście te wszystkie rupie, które udało mi się zdobyć do tej pory, nie były mi aż tak bardzo potrzebne, ponieważ w tym jeszcze odcinku pokażę wam bardzo łatwy i szybki sposób na dorobienie się kilku kryształów. Wszystko, co musicie zrobić, to pójść na górę, ominąć te paskudstwa, które nie mogą być zranione. O, co za grom. Najwidoczniej się machnąłem, tutaj nie ma sekretu. Widzicie, wcześniej mówiłem, że niebiescy przeciwnicy są silniejsi od czerwonych. Tutaj mamy jeden z niewielu wyjątków, czyli te pajączki. Czerwone pajączki są niebezpieczniejsze od niebieskich, dlatego po prostu, że są szybsze od nich. W porządku, w takim razie udamy się tutaj do sekretnej kryjówki Moblina. Jest to dobry Moblin, który nie chce, abyśmy rozgadali wszystkim, że znajduje się tutaj jego kryjówka, dlatego też próbuje nas przekupić 30 rupiami. Jak na ten moment w grze 30 rupii to naprawdę sporo, dlatego nie mam zamiaru kręcić nosem. Warto jest również zaznaczyć, iż tarcza chroni nas wyłącznie, kiedy się... Wyłącznie, kiedy się nią nie zasłaniamy. Co mogłoby się zdawać, oczywiste. Z drugiej jednak strony muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawe, jak na taką starą grę. W końcu została ona wydana w 87. Jednak wciąż nie uważam, aby to była gra, w którą warto by było grać. Widzicie, kiedy po raz pierwszy nakręciłem ten odcinek i mi nie wyszedł, wspomniałem o czymś dosyć istotnym, moim zdaniem, pod koniec odcinka. Myślę, że z racji tego, że nic tutaj nie robię konkretnego, mogę o tym wspomnieć już teraz. Jeżeli nie graliście wcześniej w tą grę i nie wiążecie z nią żadnych nostalgicznych, przyjemnych wspomnień, to nie widzę po prostu powodu, dla którego powinniście po nią sięgnąć. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z serią The Legend of Zelda i chcecie, aby wasza przygoda rozpoczęła się z jakąś dwuwymiarową grą, to z czystym sumieniem mogę wam polecić chociażby Link to the Past
na Super Nintendo i się wziąłem, zgubiłem. Tak, kolejny problem z tą grą. Bardzo łatwo jest się w niej zgubić. Widzicie ten szary prostokąt w lewym górnym rogu? To jest mapa Hyrule'u. Hyrule jest królestwem, po którym się w tej chwili poruszamy. I ominąłem jedną ciekawą rzecz. Wrócę się na sekundę. Hyrule jest królestwem, po którym się w tej chwili poruszamy. Jest on reprezentowany w tej grze właśnie tym szarym prostokątem.